Lustro dla zakochanych. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy, subskrybentów, nowych widzów. Proszę, zasubskrybuj dzisiaj koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz codzienne premierki moich wróżb kolektywnych dla Was. A propos indywidualnych, zapraszam oczywiście wszystkich chętnych na wróżby indywidualne, które robię przeważnie w weekendy, intensywnie na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań. Wróżby indywidualne mogę również zrobić, wykonać takie, jakie sobie życzycie, na przykład lustro, prognozę związku, wróżbę na finanse, na pracę, karierę, na kupno, sprzedaż domu, no i oczywiście na sprawy miłosne. Zapraszam. Piszcie mi e-maile, mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach. Napiszcie e-mail, zapraszam Was na wróżby indywidualne. A teraz, moi kochani, wróżba pod tytułem Lustro, którą uwielbiacie i aktualizuję ją co weekend, dlatego zobaczmy dzisiaj dla wszystkich zakochanych. Zakochanych z kontaktem, zakochanych bez kontaktu, zakochanych z kryzysem w związku, z problemami rozmaitymi, tak? Każda Wasza historia jest inna, indywidualna, osobista. Natomiast wróżba ta jest kolektywna. Wybierzcie wszystko to, co z Wami rezonuje, co pasuje. Natomiast wszystko to, co ewentualnie nie pasuje do Was, zostawcie, wykluczcie. Ponieważ wróżby kolektywne to są wróżby dla ogółu, dla grupy, dla wielu energii, dla wielu związkowych problemów. Dobrze, więc kochani, jesteśmy gotowi, zaczynajmy. Prawa strona to Wasza strona, osoba pytająca, czyli Wy. Niezależnie, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną. Strona lewa to Wasza osoba ukochana, niezależnie od płci, mężczyzna, kobieta, to wszystko jest nieważne. Chodzi o Waszą osobę, za którą tęsknicie, którą kochacie, o której myślicie. Środkowe karty to karty tarota, które mówią o tym, jakie myśli, uczucia i zamiary Was łączą. Do tego później wyciągnę jeszcze karty z innych talii tarota. Ale teraz skupmy się tutaj na tym lustrze. Wasze myśli. Wasze myśli to jakaś nerwowość. Myślicie, że powinniście już coś wyjaśnić. Jest jakaś presja czasu u Was, niecierpliwość i myślicie, że najwyższy jest czas na to, by wyjaśnić tutaj u Was w relacji jakieś sprawy. Niejasne sprawy, problemy, kryzysy, kłótnie czy rozstania, dylematy. Bardzo się niecierpliwicie, denerwujecie, jakby chcielibyście, żeby już szybko wystąpiło jakieś wyjaśnienie spraw. To, co myśli Wasza osoba ukochana, są rzeczywiście jakieś komplikacje, problemy, zawikłania, niejasności, toksyczne sytuacje, zawikłane problemy, być może zawiłość sytuacji, być może jakieś poważniejsze problemy, na przykład jakaś trzecia osoba, ex-żona, ex-przyjaciółka plącze się tutaj, zatruwa Wasz związek, Waszą relację, wtrąca się i właśnie tą sprawę trzeba wyjaśnić, zakończyć. No, w najgorszym tego słowa, znaczy w najgorszym też znaczeniu tej karty mogą być również jakieś poważne problemy z nałogami. Z nałogami, z których któryś z Was, któryś partner właśnie, Ty czy on, nie możecie wyjść. Tak? Czyli są jakieś tu zawikłania, problemy, komplikacje. Jest też jakaś toksyczność w Waszej relacji, która powinna być właśnie tutaj szybko wyjaśniona. Także w jego głowie piętrzą się właśnie tutaj problemy związane z Waszą relacją, komplikacje, które należy szybko wyjaśnić i Ty się właśnie niecierpliwisz, chcesz, by to nastąpiło szybko.
Wasze uczucia. Twoje uczucia są związane przede wszystkim ze stabilizacją. Chciałabyś stabilnego związku, stabilnego, pięknej, nie wiem, rodzinnej atmosfery, założenia rodziny, założenia związku, zamieszkania razem. Ty chciałabyś pójść rzeczywiście na całość. Chciałabyś czuć, że jest to związek długotrwały, stabilny, że ta egzystencja tego związku ma bardzo jakieś takie stabilne filary, fundament, tak? Ty planujesz być może rodzinę, dom, zamieszkanie razem, dom z ogrodem, piękną tutaj rodzinne ognisko. Założenie być może nawet rodziny z tą osobą twoją ukochaną. Ty masz bardzo stabilne plany. Tak, konkretne, stabilne, rzetelne. Twoja osoba ukochana chciałaby mieć z Tobą kontakty. Niezależnie co się stało, jaka jest przyczyna Waszych skomplikowanych problemów, kłótni, kryzysów, chciałaby ta osoba nadal kontaktować Ciebie, mieć kontakty, nie palić mostów, odzyskać kontakt, spotykać się, komunikować z Tobą. Chce ta osoba szybko, by te pomosty, które tutaj są symboliczne na tej karcie, Was znowu połączyły. Byście znowu przeszli do siebie poprzez te mosty. Tak? I jeszcze raz zaczęli normalnie się spotykać, komunikować, nową szansę dostali. Co zamierzacie? Ty, kochana osoba pytająca, zamierzasz być po prostu z Twoją osobą kochaną szczęśliwa. Zamierzasz, chcesz, planujesz, by to szczęście między Wami wróciło, tak? Tylko uwaga, ponieważ koniczyna oznacza szczęście krótkotrwałe. Czyli uwaga, by nie połakomić się tylko na krótkie, szczęśliwe, piękne momenty. Postaraj się, by to szczęście między Wami zostało na dłużej. Numer dwa, czyli dualność, tak? Razem, w dwójkę, chciałabyś, byście znów byli szczęśliwi. To, co Ty zamierzasz i planujesz i chcesz, czego pragniesz, są spotkania. Spotkania w miejscu publicznym lub spotkania wirtualne w internecie, być może przez kamerkę, telefony, komunikacja. Tego pragniesz, tego chcesz. Twoja osoba ukochana natomiast chce porozmawiać. Chce porozmawiać o sprawach, które zepsuły Waszą relację, psują Waszą relację, które są tutaj frustrujące lub przynoszą jakąś niepotrzebną nerwowość do Waszego związku. Te osoby, te ptaki mówią o trochę nerwowej atmosferze podczas tej rozmowy, ale ta rozmowa jest konieczna. Twoja osoba ukochana chce rozmowy, kontaktu. O miłości. Zobaczmy, w przełożeniu kart Lenormanda mamy miłość. Ta osoba, Twoja ukochana, za którą tęsknisz, o której myślisz, kocha Cię, myśli o Tobie, myśli o tej dualności, o byciu razem, o emocjach pięknych, które Was opływają, o miłości, którą ma w sercu. I o tej miłości, o tym związku miłosnym chce ta osoba z Tobą porozmawiać. Zobaczmy teraz z karty Tarota, co Was łączy. Co Was łączy na poziomie myśli? Łączy Was 9 kielichów, to znaczy, że nie macie do końca spełnienia emocjonalnego. Brakuje Wam tego ostatniego kielicha, by być szczęśliwym, by być spełnionym emocjonalnie, by Wasze marzenia o pięknym, emocjonalnym związku spełniły się. Także oboje tęsknicie za pięknymi emocjami. Oboje czujecie, że coś Wam brakuje. Na poziomie serca Dili Benden, czyli kochankowie. Kochankowie mówią o tym, że brakuje Wam na poziomie serca emocji, miłości, seksualności, pięknych, intymnych, romantycznych momentów. Karta kochanków mówi o pięknej, dużej, wielkiej miłości, o wielkiej, potężnej chemii, magnetyczności, o chęci by mieć piękny seks, tak, piękne momenty i właśnie by dokonać wyboru, że chcecie ze sobą być, że chcecie mieć jeszcze jedną szansę,
że chcecie ze sobą spędzać pięknie czas, intymne momenty mieć i tak dalej. Jeśli chodzi o Wasze zamiary, to jest tutaj malutki problem, że blokujecie oboje swoje emocje. Oboje jakbyście się bali tych emocji nadmiernych. Oboje jesteście ludźmi, osobami, partnerami, którzy myślą głową na poziomie rozumu i oboje blokujecie się na prawdziwą miłość. Jesteście jakby w swoim takim więzieniu, gdzie zablokowani siedzicie, czekacie pasywnie, tak, żeby partner coś zrobił. Tutaj nie macie może zaufania do końca do siebie, to hamuje Wasze plany, Wasze zamiary. Nie macie być może takiego stuprocentowego właśnie zaufania do partnera, partnerki i macie też troszeczkę takie wątpliwości, czy to się uda, czy ma sens, ponieważ są między Wami jakieś problemy, czy jakieś napięcia. Czyli tutaj takie jakby blokowanie, hamowanie się przed wylewnymi uczuciami, emocjami. I rzeczywiście karta na dnie tarota mówi nam to samo, że jesteście oboje w klatce mentalnej. Osiem mieczy. Osiem mieczy, kochani, mówi o tym, że jesteście w swoim własnym więzieniu. Boicie się uczuć, zamykacie się, jesteście pasywni. Osiem mieczy mówi o tym, że jesteście w swojej pułapce mentalnej i jakoś tak blokujecie się sami na emocje, na uczucia, na rozwój tej relacji. I to właśnie tutaj blokuje, czy przystwarza problemy w Waszej relacji. Powinniście się oboje oczyścić i otworzyć swoją czakrę serca zieloną świecą i medytować, że otwieracie się na miłość, oczyszczacie swoją czakrę serca i nie blokować tych emocji, tych uczuć, dobrze? Zobaczmy orakel miłosny, anielski. Co jest ważne dla tego partnerstwa, by się odblokować, by nie hamować swoich emocji. Dziękuję. Let's go of control users. Allow this situation to unfold naturally. Ok, czyli zostaw tą nadmierną kontrolę. I daj tej sytuacji w Waszej relacji się samej naturalnie rozwinąć. Pozwól jakby tutaj temu biegowi sytuacji w Waszej relacji, w Waszym związku samej się naturalnie dalej posunąć, rozwinąć. Nie kontroluj i zostaw tą nadmierną kontrolę. Ok? Te przyzwyczajenie, które masz, złe przyzwyczajenie, nadmierna kontrola, nadmierne kontrolowanie spraw. Zostaw to, proszę, ponieważ to jest konflikt i to psuje Waszą relację. To zraża być może też partnera. Także postaraj się nie kontrolować nadmiernie, nie wypytywać, nie dzwonić, nie pisać, nie dopytywać, tak, nie szkalować partnera, partnerki, ponieważ to, widzę, blokuje, psuje, niszczy, frustruje Was obojgu i hamuje tą relację, hamuje rozwój dobry, zdrowy tej relacji, naturalny rozwój, tak? Dajcie rozwinąć się tej relacji naturalnie i z zaufaniem. Zaufanie to ważny filar i fundament Waszego związku. Zobaczmy teraz orakel energetyczny. Jakie energie ważne są w tej relacji? Angel of Balance, czyli anioł równowagi. Zobaczcie. Odsuńcie kontrolę i proszę, pozwólcie, by do tego związku, do tej relacji powrócił balans, harmonia,
i ten przepływ taki naturalny energii, który jest również w tej teorii yin-yang, czyli kobieca i męska energia jednoczą się, naturalnie płyną jak rzeka i nie pod presją kontroli, pod presją jakąkolwiek rozwija się ta relacja sama. Czyli bądźcie w harmonii ze samym sobą, samą sobą i pozwólcie się naturalnie rozwinąć tej relacji. Anioł balansu. Zobaczmy na koniec, co chce Wam przekazać, kochani, Wasza osoba ukochana. Orakel miłości płynący prosto z serca. Zobaczmy, co Wam chce ta osoba ukochana, o której myślicie, powiedzieć. Losuję jedną kartę. Co chce mi powiedzieć moja osoba ukochana? Heimliche Verehrer. Czyli ukryty wielbiciel. Masz ukrytego wielbiciela, który Cię uwielbia, podobasz mu się, obserwuje Cię, podobasz mu się taka, jaka jesteś. Czyli w ukryciu on też Ciebie obserwuje, patrzy być może w internecie na Twoje zdjęcia, patrzy, kim jesteś, co robisz i podziwia Cię. Podziwia Cię, być może kocha Cię platonicznie, uwielbia Cię platonicznie. Czyli wiesz tutaj, że ta osoba, o której myślisz, Twoja osoba ukochana, jest Twoim dyskretnym wielbicielem, adoratorem. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, że jesteście na moim kanale. Subskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał. Zostańcie koniecznie subskrybentami moimi. Zaglądajcie codziennie tutaj na moje wróżby. Dziękuję Wam serdecznie. Lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia już wkrótce.